Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, w nowym vlogu. Dzisiejszy vlog jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ będziemy wspólnie świętować moje 30 urodziny. Wiem, to jest do niektórych komentujących, bardzo miłych komentujących, wiem, że wyglądam na 45 lat. To już jakby ustaliliśmy. Źle się ustawiłam przed tym oknem, się światło zmienia, także wybaczcie to. Słuchajcie, urodziny świętowałam już jakiś czas temu w Górach Harc. W hotelu czekało na mnie uroczyste śniadanie, ale nie nagrywałam tego, bo chciałam, żeby ten vlog był taki urodzinowy. Mój mąż chciał zorganizować dla mnie imprezę niespodziankę. I ja to, moi drodzy, wywąchałam i prosiłam go, żeby tego nie robił, ponieważ ja po pierwsze nie lubię niespodzianek. Jestem takim nudziarzem. Po drugie, w sumie nie chciałam w ogóle świętować 30, albo świętować w malutkim rodzinnym gronie. No i mąż dał się na szczęście przekonać, to będzie malutka impreza, ale nakłonił mnie, żebyśmy wynajęli łódkę. Ja chciałam tutaj w domu zrobić tylko grilla, ale Markus mówi, raz się ma 30, trzeba zrobić tego dnia coś wyjątkowego. Także będzie łódka, ale to wszystko zobaczycie jutro. Wzięło mnie teraz na zrobienie tego chlebka. Mam wszystkie składniki, mówię, zrobię jutro na śniadanie, ponieważ bardzo go lubię. To jest chlebek owsiany z serem i świeżymi ziołami z książki Agnieszki Maciąg. Powiem Wam, że nie wszystkie przepisy z tej książki mi wychodzą. Ciasta wychodzą dosyć suche, ale jeżeli chodzi o ten chlebek, to naprawdę jest bardzo smaczny. Już kiedyś go robiłam, ale zostaje Wam jeszcze raz przepis pod spodem. Wypróbujcie. Aż to mi po prostu spływa, bo nie ma to jak piec chleb w upał. Ale nic, najważniejsze, że jutro będzie przepyszne śniadanko. Powiem Wam, że najchętniej położyłabym się na drzemkę, bo znowu mam spadek energii. Bardzo często mi się to ostatnio zdarza. Cały czas chodzę zmęczona. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu kłaść się wcześniej spać, ale my zawsze mamy takie wrażenie z Markusem, że jak się kładziemy wcześniej spać, to nie korzystamy z dnia, z życia. Bo wiecie, w ciągu dnia cały czas coś robimy, załatwiamy, pracujemy, a wieczorem, kiedy nasz mały o 19 pójdzie spać, to mamy czas dla siebie. Chociaż no średnio dla siebie, bo zazwyczaj ostatnio pracujemy jeszcze po nocach. A jak nie pracujemy, to a to chcemy obejrzeć jakiś film, a to chcę przeczytać jakąś książkę, bo jednak człowiek chce troszeczkę z tego życia skorzystać. No i jeśli chodzi spać o 12 i przez to cały czas jesteśmy zmęczeni, także jeżeli macie jakieś porady na zmęczenie, to piszcie w komentarzach. Zaczęliśmy suplementować witaminę D. Zobaczymy, czy przyniesie jakieś efekty. I chlebek gotowy. Wiecie co, on tak smakowicie pachnie. Gdybyście mogli teraz poczuć ten zapach, to od razu Wam by się zachciało tego chleba zjeść. Ładnie mama chlebek zrobiła? Szeroki uśmiech wskazuje chyba, że się podoba. Wował. Wował? Piesek? Wiecie co, strasznie polubiłam ostatnio to mleczko do ciała Garnier. To jest mleczko z olejkami, z olejkiem arganowym, migdałowym, olejkiem makadamia i różanym. Skóra po tym mleczku jest bardzo dobrze nawilżona. Nie jest tłusta, ale ma takie zdrowe glow, wygląda po prostu sexy. Ta konsystencja naprawdę bardzo mi odpowiada. Mam wrażenie, że po użyciu tego produktu skóra jest taka niesamowicie dobrze wypielęgnowana. Zużyłam póki co większą połowę, ale jak ta butelka mi się skończy, to na pewno kupię kolejne mleczko. Także bardzo Wam polecam. Kochani, chciałam Wam pokazać jeszcze jeden z moich prezentów urodzinowych, bo tutaj jak widzicie myszka Mickey Disney w połączeniu z Gucci. No to brzmi jak prezent idealny dla mnie, bo jak wiecie, ja jestem wiecznym dzieckiem, kocham Disneya. No i Gucci też lubię, nie ukrywam. Ta-da! A w środku znajduje się ta oto urocza torebencja. Słuchajcie, nie ma chyba torebki, która bardziej do mnie pasuje niż ta. Długi paseczek, przepiękny karmelowy kolor, który ja uwielbiam, bardzo pasuje do większości moich butów. No i myszka Miki. Ta torebka jest taka zwariowana i elegancka jednocześnie. Ja jestem, słuchajcie, zachwycona. What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain.
Kochani, właśnie zadzwonił kurier i przyszła paczka, którą jestem wyjątkowo podekscytowana. My oboje zresztą. Okej, teraz Jamie z nami nagrywa, ale nie naciskaj guziczków, co? Bo się nie nagra, wiesz? Tutaj może już przeczytaliście, co się znajduje w środku. Thermomix. Wreszcie przyszedł Thermomix. Zamówiliśmy go, jak się nie mylę, 3 tygodnie temu. I niby czas oczekiwania miał być 6 tygodni, ale jednak przyszedł już po 3. Także bardzo się cieszę. Dzisiaj go wypakujemy, ale jeszcze chyba nie będziemy niczego pichcić, ponieważ umówiliśmy się z panią od Thermomixa, że przyjdzie do nas do domu i nam wszystko wytłumaczy. Sama to zaproponowała, a my uznaliśmy, że to jest świetny pomysł, ponieważ nie będziemy musieli sami czytać, googlować na YouTubie, tylko pani nam fajnie wszystko wytłumaczy. I moi drodzy, oto on. Magiczny wynalazek, ulepszacz życia. Teraz nasze życie będzie łatwiejsze, proste, piękniejsze. To są wasze słowa. Także jeżeli tak nie będzie, to wiem, do kogo mieć pretensje. Tak mi, kochani, ten Thermomix polecaliście, ale chyba nie pomyśleliście o jednym, a mianowicie o tym, że teraz go mam i już nie będę tak często gotowała, tradycyjnie. A wiem, że moje gotowanie uwielbiacie, bo zawsze piszecie to w komentarzach, także... No nie wiem, ale ja nie mam zamiaru rezygnować z tradycyjnego gotowania, także spokojnie, normalne przepisy też nadal będą. A w ogóle nowa lektura przede mną, bo do Thermomixa była dołączona jeszcze książka, swoją drogą piękna. Tutaj są przepisy, ważne informacje, tipy, także koniecznie muszę się zapoznać. Okej, grillujemy kiełbaski, z wczoraj nam zostały, także dzisiaj taki będzie obiad, kiełbasina, biała bułka. Pan grillowski tutaj działa jak zawsze. Byliśmy na małych zakupach w Kauflandzie i w Rewe. Kupiliśmy rzodkiewy, takie piękne. Wiem, że nie wszyscy jeszcze wiedzą, ale żeby rzodkiewki Wam długo postały, to należy je umyć, włożyć do miseczki z zimną wodą i tą miskę wstawić do lodówki. Cytrynki bio, makaron i tutaj wędzony łosoś, bo miałam dzisiaj robić taki fajny wakacyjny makaron właśnie z łososiem, z cytryną, z zielonymi szparagami, ale nigdzie nie dorwałam szparagów. Teraz ciężko je dostać. Mam nadzieję, że jeszcze jutro je gdzieś wynajdę i będę mogła zrobić to danie, ale póki co dzisiaj robię inny makaron, ale to Wam zaraz pokażę. Tutaj wzięliśmy taki makaron marchewki dla Dzidziola, bułeczki, proszę bardzo, przepyszny hummus, oliwki, pomidory, śmietana 18, która będzie mi potrzebna do dzisiejszego makaronu, oliwa z oliwek, proszę bardzo, bardzo ją lubimy i często kupujemy. To jest nasze ulubione mleko owsiane do kawy. Ostatnio bardzo często bierzemy kilka butelek Y-Food, nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś miałam z nimi współpracę. Teraz można to dostać w Kauflandzie, w Rewe. Jedna taka butelka ma zastąpić nam posiłek, śniadanie, obiad czy kolację. My zazwyczaj pijemy to na śniadanie, kiedy mamy taki dzień, że no nie mamy czasu zrobić sobie śniadania. Są różne smaki, my akurat teraz wzięliśmy bananowe, bo inne były wyprzedane i my zawsze bierzemy wersję wegańską. Okej, już nie przedłużam. Tutaj jeszcze wzięliśmy pietruchę, cebulina, wina, białe wino, chardonnay i czerwone. To czerwone jest dla gości, bo my czerwonego wina nigdy nie pijemy. Tutaj jak zawsze wzięliśmy sałatę i tutaj mamy gwiazdy dzisiejszego dania. Kurki. Stwierdziłam, że jeżeli nie mogę zrobić tego makaronu z łososiem, to zrobię dzisiaj makaron z kurkami. Bardzo szybki, chyba idą tylko kurki, cebula, czosnek, śmietana, pietruszka. Chyba to wszystko, ale zaraz jeszcze muszę dokładnie przeczytać ten przepis. Tell you.
imprezowym weekendzie relaksu potrzebuje nie tylko ja, ale też moja skóra z tego co widzę. Nałożyłam sobie właśnie wygładzającą, przeciwstarzeniową maskę Face Mania. Bardzo ją lubię. To jeszcze herbacina na wieczór i uciekam na kanapę. A Was zachęcam do obejrzenia poprzedniego vloga, bo się obijaliście troszeczkę z oglądaniem. Jest to magiczny vlog z przepięknego wyjazdu, tutaj Wam zostawię ten film, a tutaj wstawię Wam naszą poranną rutynę, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam, a niedługo widzimy się też w najnowszym filmie. Pa, pa!